Panie burmistrzu, kolejne posiedzenie Związku Miast Polskich odbywa się właśnie w Szczawie-Zdroju. Wielka odpowiedzialność, ale także nobilitacja. Tak, w ubiegłym roku było posiedzenie, walne zgromadzenie Związku Miast Polskich, miast, które wchodzą, stowarzyszone są w Związku Miast Polskich. Natomiast prezydenci, burmistrzowie postanowili, że Szczawno byłoby dobrą miejscowością na to, żeby zebrał się zarząd Związku Miast Polskich. Dzisiaj gościmy 40 kilku prezydentów miast, burmistrzów, tych, którzy są członkami zarządu Związku Miast Polskich. Dla nas, myślę, że to jest wyróżnienie, nobilitacja, że na terenie Szczawna odbywają się obrady Zarządu Związku Miast Polskich. Jest to posiedzenie, w którym obradują na temat różnych spraw związanych, czy to projektowanych uchwał, czy ustaw, które wchodzą w życie, czy są w życiu, które obowiązują w naszym państwie, i Związek Miast Polskich opiniuje różnego rodzaju dziedziny prawa, z którymi mamy na co dzień do czynienia w gminie i również jako mieszkańcy, jako obywatele. Jest to bardzo ważne, bo to gremium wyraża bardzo istotne stanowisko w wielu sprawach. Omawiane są, tak jak powiedziałem, różne zagadnienia, bardzo istotne, i Związek Miast Polskich przekazuje wówczas swoje stanowisko do rządu czy do Sejmu odnośnie propozycji, i w wielu wypadkach wiem, że to jest uwzględniane. Panie burmistrzu, przed jakimi wyzwaniami stoją polskie miasta? Gdzie są największe problemy? Problemy są od tych najmniejszych, od tych codziennych, a więc wynikające z życia codziennego. A więc wspomnę tu to, co na co dzień mamy. Wszyscy tworzymy odpady, ale musimy gdzieś je umiejscowić. A więc te codzienne problemy związane z odpadami to są istotne problemy. My znamy kraje, w których śmieci potrafiły właściwie zniszczyć państwa. Tak? Są ogromnym problemem. Są ogromnym problemem w środowisku. Ale również bardzo istotne są dochody gmin. Przecież to jest związane z rozwojem miast, z rozwojem miejscowości, a więc od tych prostych, codziennych spraw do tych wielkich, dużych spraw, które są odpowiedzialne za rozwój naszych miast, a to jest związane z rozwojem kraju. A więc decyzje są bardzo poważne i szerokie. Od codziennych, czy to otrzymanie porządku i czystości, czy to odpady, czy to dochody gmin, czy równego rodzaju inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem miast. Ja przypomnę, że ustawa o samorządzie jest wymienionych co najmniej 18 podstawowych zagadnień, którymi miasta się zajmują. Od planowania przestrzennego, poprzez właśnie gospodarkę, a również i ochronę zdrowia. I to są wszystkie sprawy związane z codzienną sprawą człowieka, mieszkańca, a również i związane z infrastrukturą, z miastem. A więc zagadnień jest bardzo dużo, problemy po porządku obrad dzisiejszego posiedzenia są bardzo szerokie, program jest napięty. Dzisiaj, bo też takie głosy miałem, czy na to spotkanie można przyjść, czy można odwiedzić, czy można wysłuchać tego spotkania, to jest spotkanie robocze. Ono nie jest zamknięte, ale w pewien sposób utrudniałoby pracę Zarządu Związku Miast Polskich, bo nie każdego te sprawy merytoryczne tak bardzo interesują. Tu się wymienia poglądy na temat różnego rodzaju przepisów, a więc tu jest dyskusja merytoryczna. Nie każdego mieszkańca te szczegóły interesują. Mogliby mieszkańcy czy osoby postronne wprowadzić pewnego rodzaju chaos, niepotrzebne zdenerwowanie osób, które występują, wypowiadają swoje zdania. Ale cieszę się, że tych prezydentów gościmy. To jest okazja do pochwalenia się naszym miastem, a więc Szczawnym-Zdrojem. Natomiast przywitałem dzisiaj pana prezydenta Szełemeja i panią Beatę Słaniewską-Moskal, prezydenta Świdnicy, bo przecież jesteśmy tu w regionie wałbrzyskim i to jest istotne i ważne, żeby chcieli goście odwiedzać naszą ziemię wałbrzyską. To jest bardzo istotne, a więc cieszę się, że dziś gościmy prezydentów. Myślę, że prezydentów, burmistrzów z całej Polski, bo jest prezydent Sopotu, są prezydenci Wrocławia, prezydenci z Białegostoku, z Sieradza, a więc to jest bardzo istotne i ja mam nadzieję,
Tak dzisiaj w słowie wstępnym powiedziałem, prezentując Szczawno-Zdrój, my dwukrotnie gościliśmy Henryka Wieniawskiego. On zapisał się trwale w historii Szczawna-Zdroju, dlatego zapraszam każdego, żeby przyjeżdżał do Szczawna i będzie okazja do zapisania się trwałego w historii Szczawna-Zdroju regionu. To jest miło. A czym więcej będziemy mieli gości, to jest będzie bardziej miłe, bardziej radosne. Oczekujemy na gości, na kuracjuszy, na turystów, którzy chcieliby odwiedzić Szczawno i region wałbrzyski.